Z żywca, Sławka. Z żywca. Siemano, siemano, z tej strony Olgierdano. Na dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak górski wyrachowany psychopata niszczył Meksikano i wygryzł go ze szkolnej, oraz to, jak stalkował i nękał jego bliskich. A najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że obecnie Menel broni swojego oprawcy oraz stalkera i prześladowcę jego bliskich. Oczywiście ja wam to wszystko pokażę. Mogą się spotykać równocześnie tylko dwie osoby, więc równocześnie może być tylko w jednym pomieszczeniu Krzysiek z majorem. I teraz jeżeli dochodzi Meksykano, no to już jest nielegalne zgrupowanie, bo osób będzie wtedy, będą trzy osoby. Sławku, 2 złote. Czemu gadałeś na Meksyka, że chodził na szkolną w czasie obostrzeń wiosną, a nie przeszkadzało ci, że w tym samym czasie chodził tam Jacek, którego sam tam wysyłałeś? Jeśli to nie jest hipokryzją, to co innego może nią być? No właśnie. Jeżeli Jacek tam przychodził w czasie, kiedy musiał mieć maseczkę, to tą maseczkę miała. Nie przychodził tam, żeby tam... Jacek tam nie przychodził po to, żeby zarażać wirusem. No to już jest nielegalne zgrupowanie, bo osób będzie wtedy, będą 3 osoby. Mam chytry plan, wkrótce go zrealizuję. Z Wojtkiem, po rozmowie z Krzyśkiem i co się dowiedziałem, była rano policja. No rano jak rano, nie wiem, no generalnie przed południem była u nich policja. Krzysiek akurat był na zakupach, ale był major i pytał się policjant, czy oni przebywają sami w tym, czy oni przebywają sami w tej chatce, gdyż nie mogą przebywać w liczbie więcej niż 2. No więc Wojtek powiedział, że przecież przebywają w 2, a nawet w pojedynkę, bo akurat Krzysiek był w sklepie, więc w dniu dzisiejszym nie będzie żadnych materiałów od Meksykano ze szkolnej, będzie przerwa. To też nie jest tak, że ja się z tego cieszę, bo ja chcę jakoś dowalić Meksykanowi. W każdym razie nie ja to zgłaszałem na policję. Tych zgłoszeń na policji było wiele, ale ani jedno nie było moje, więc policja tutaj reaguje na tego typu wezwania i oczywiście zareagowała, więc Meksykano się tam pojawiać nie może. Ja jestem daleko idący od tego, żebym robił takie świństwo, że bym zgłosił gdzieś na policję, żeby Meksykano nie zarabiał, bo odcinanie jakiegokolwiek człowieka od dochodu i szkodzenie mu to jest po prostu cabulactwo, więc... No dobrze, no to spójrzmy, jak ty nie chciałeś szkodzić, jak ty nie chciałeś odbierać źródła dochodu Meksykanowi, donosząc na niego na policję, jednocześnie wypisując takie posty na wykopie, gdzie namawiałeś do zgłaszania, klejając gotowe zawiadomienie na 3 komisariat oraz do sanepidu, by uniemożliwić mu chodzenie na szkolną, byś ty mógł w tym czasie instalować tam swojego człowieka. Hipokryto, opowiadałeś, że nie chcesz szkodzić Meksykano, że nie chcesz się go pozbywać, nie chcesz go pozbawiać jedynego źródła utrzymania, ale wykorzystałeś moment pandemii, panujące obostrzenia, do pozbycia się Menela ze szkolnej. Niezła hipokryzja jak na kogoś, kto wrzuca na Facebooka posty stop segregacji sanitarnej. Wypisujesz, że nie szkodzisz bliźniemu, nie zarabiasz na krzywdzie. Masz czelność pisać. Serio? Nie widzisz, co wyczynia ten człowiek? Obudź się! Halo, Zarysławku, obudź się pana chwilę! Obudź się pana chwilę, policja! Asia, bardzo elegancko ją też pozdrawiam. Jest cudowna kobieta. Tak wyglądał major, wracając z odwyku, zanim naraiłeś mu swoją koleżankę. Prostytutkę z Roxy, której dałeś numer, by mamiła majora opowieściami o rodzinie, związku, dzieci. Z premedytacją ustawiałeś na live'ach cele na pierścionek zaręczynowy, nie wyprowadzając majora z błędu. Cały czas ciągnąłeś ze swoją koleżanką z Roxy tą szopkę, bawiąc się jego psychiką i jego życiem. Oczywiście z czasem do majora docierało, że jest rozgrywany i bawicie się nim, dlatego... Z jednej sesji rozpuszczalnikowej w lesie w tygodniu przeszedł na codzienne inhalacje i oczywiście po tej całej waszej zabawie w zapowiadane śluby, posiadanie dzieci, rodziny
Wygląda tak. A że raz się wygląda tak, raz tak, no sorry. No. Z premedytacją dla wyświetleń bawiłeś się jego psychiką, podsyłając mu swoje koleżanki z Roxy. Ale ty nie zarabiasz na krzywdzie, dobrze. Zobaczmy, jak nie zarabiałeś na czyjejś krzywdzie na jednym z live'ów. Bardzo proszę o pomoc, a żeby policja przyjechała i żeby ich zebrali. Wojtka i Jarka od psa Arona. Bardzo was proszę o pomoc. Tylko nie mówcie, że ja was prosiłem. Mówisz o stalkingu Iwony O. Sławuj, stalkerze, no nic nie ginie w internecie. Wystalkowałeś jej bloga, wrzucałeś na wykop. Przeglądałeś jej Facebook oraz rodziny, gdzie wystalkowałeś jej męża, nieżyjącego męża, którego zdjęcia wrzucałeś na wykop. Oczywiście dodałem cenzurę, bo ty się w cenzurę, chory stalkerze, nie bawiłeś. Ogólnie szacunek do zmarłych. Jeżeli ja bronię swoich bliskich, bo gdzieś ten hejt się wylewa na zewnątrz, ze strony naszego piłkarza, gdzieś to kurwa granice przekracza. Granice to przekroczył twój kolega Sławek, stalkując twoją kobietę. Dzięki niemu krążyły na wykopie jej prawdziwe zdjęcia, a nie te, które ktoś wrzucił, myśląc, że to twoja Iwonka. Podziękuj Sławkowi, że wizerunek twojej kobiety lata w internecie. Podziękuj Sławkowi, że wizerunek nieżyjącego ojca, twojego pasierba, którego nazywasz synem, latał na wykopie i narażał na szarganie jego pamięci. Jareczek, zapytany o to na live, stwierdził, że nie trzeba było iść na policję w sprawie Sławka, stalkującego, wrzucającego zdjęcie nieżyjącego ojca syna Iwonki, jego partnerki. Cały Jareczek, raz się broni rodziny tak, a raz tak.